Dobry wieczór, kochani. Ja nazywam się Murach Tomasz i przyszliśmy tutaj z przyjaciółmi, żeby wam powiedzieć bardzo dobrą nowinę do waszego życia. W zasadzie to jest dobra nowina dla każdego, że Jezus Chrystus jest żywy, jest prawdziwy i że możesz go dzisiaj poznać. Tak jak ja go poznałem kilka lat do tyłu, gdzie byłem wychowany w kościele katolickim, gdzie wprowadzono mnie we wszystkie obrządki tego typu. Ale gdy moje życie bardzo szaro zaczęło wyglądać. Miałem nieszczęśliwe małżeństwo. Jedno i drugie szło w inną stronę. Urodziła mi się chora córka i zacząłem szukać Boga i zacząłem czytać Biblię. I zobaczyłem, że to, co mówi Jezus, a to, co mówi ksiądz nam, bo nie jest bardzo różne i że ta chrześcijaństwo, w cudzysłowie, o którym zacząłem czytać w tej Biblii, jest takie żywe, a ja go nie widziałem w ogóle w tym kościele, w którym się wychowałem, gdzie Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, może uzdrawiać chorych, że każdy, kto we mnie wierzy, może wyganiać demony. I tak naprawdę zapragnąłem tego Boga. I dowiedziałem się, że Jezus zapłacił za moje grzechy i wstał z martwych. I że jeśli uznam Go jako Pana i Zbawiciela swojego życia, zostanę zbawiony. I moi drodzy, olśniło mnie, że to nie uczynki religijne, ani moje dobre uczynki, czy też wystarania się nie mogą mnie zbliżyć do Boga w żaden sposób, tylko przyjęcie przez wiarę to, co się wykonało na krzyżu. Że ten Bóg okazał swoją miłość przez Jezusa Chrystusa. Że On dał siebie samego za mnie, abym nie poszedł do piekła, abym został zbawiony przez uwierzenie właśnie w tą dobrą nowinę. I tak samo dzisiaj możesz Ty uwierzyć, przechodniu. Dzisiaj możesz uwierzyć w tę Ewangelię i możesz zostać uratowany. Jeśli uwierzysz, nie pójdziesz do piekła. Jeśli uwierzysz, narodzisz się na nowo. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że ten, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do mojego królestwa. Otóż możesz się pojednać z Bogiem w ten sposób. To jest proste. Być może słowo Jezus bardzo kojarzy ci się z religijnymi różnymi działaniami, ze świętami, z nauką, z przedmiotem religii w kościele, w szkole, ale Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Jezus to nie obrazek, Jezus to nie figurka. Jezus jest prawdziwym, żywym Bogiem. Ja Go poznałem i chodzę Jego ścieżkami. I Ty też możesz chodzić, to jest bardzo proste. Możesz się z Nim pojednać. Jezus wziął też wszystkie choroby na krzyż i wszystkie choroby fizyczne oraz psychiczne. Tu mówi o tym Księga Izajasza. W ogóle On wziął wszelki grzech na krzyż. Wszelki grzech, który popełniłeś i który zamierzasz popełnić. I możesz się dzisiaj z Nim pojednać. Dzisiaj żyję między żywymi ludźmi. Między ludźmi, którzy oddali życie Jezusowi. Między ludźmi, którzy są żywi, którzy żyją z Bogiem i którzy są święci. Ja jestem też święty. Bóg powiedział w Biblii, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Tak, może dzisiaj uwierzyć w Boga i zostać święty. Tutaj jestem. Nie, święci to ci, którzy uwierzyli w Jezusa. Oddałeś życie Jezusowi? Jezus jest żywy. I poprzez żywego Jezusa dzisiaj możesz stać się święty. To jest prawda. Kiedyś myślałem, że święci to ci na obrazku w kościele katolickim, ci, którzy w ogóle tam są przyklejeni do tej ściany. Ale to nie tak. Ja jestem święty dzisiaj i wiem, że jestem święty, ponieważ uwierzyłem w Jego moc. Uwierzyłem w Jego dzieło na krzyżu. Ty też możesz dzisiaj stać się święty i pójść po śmierci do nieba. Za to już cenę opłacił Jezus Chrystus na krzyżu, abyś Ty nie musiał się starać, ponieważ ze swojego starania nie jesteś w stanie się zbawić. Nie jesteś w stanie się zbawić przez robienie obrzędów religijnych. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, każdy zgrzeszył w jakiś sposób. Czy ktoś zgrzeszył przez zamordowanie, czy ktoś zgrzeszył przez kłamstwo, to zgrzeszył. I karą za grzech jest śmierć. Wieczne potępienie, oddzielenie od Boga. Jeśli uwierzy dzisiaj, że Jezus Chrystus wziął wszystko na siebie już, że zostały obmyte Twoje grzechy, tak naprawdę one zostały obmyte 2000 lat temu za każdego człowieka, który chodził po ziemi i jeszcze urodzi się na tej ziemi.
Za każdego zapłacił Jezus. Jeśli ten człowiek w to uwierzy, zostanie zbawiony. Oto Ewangelia. Nie jesteś w stanie sam się zbawić, więc jeśli dzisiaj uwierzysz w te słowa, staniesz się dzieckiem Bożym, narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo, twój duch powstanie do życia. Twój duch pojedna się z Bogiem. Pojednasz się z Bogiem, a po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Kochani, nie ma żadnego czystca, nie ma żadnej reinkarnacji. Co też wierzyłem, jedno i drugie wierzyłem, ale obydwie te teorie są ściemą. To kłamstwo diabelskie. A diabeł jest specjalistą od kłamstwa. Jest nazwany przez Jezusa ojcem kłamstwa. To upadły anioł. On nienawidzi ludzi. On będzie robił wszystko, żebyś nie uwierzył w Ewangelię, o której teraz mówię do ciebie. Że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Jest. Jest prawdą. I to, co ci oferuje, to, co ci oferujemy tutaj na tym miejscu, jest wyłącznie prawdą. Więc dzisiaj możesz uwierzyć. I tylko ty jesteś tak naprawdę odpowiedzialny za to, co się stanie z tobą dalej. Gdzie spędzisz wieczność. To ty decydujesz. Bo jeśli nie wybierzesz Jezusa, to spędzisz wieczność w oddzieleniu od Boga. Ale ja jestem z Bogiem pojednany i mówię ci, jak jest. Mówię ci prawdę. Możesz zostać uzdrowiony również, ponieważ Jezus Chrystus powziął każdą chorobę na krzyż. Każda choroba została przybita do krzyża. Słowo Boże mówi, że Jego ranami, Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Kładę ręce na chorych, ludzie są uzdrawiani. Wczoraj uzdrowiłem człowieka, mówi, że sobie rozwalił nogę na nartach. I śmieszy się do lekarza, mówi, poczekaj, podejdź do mnie, położę rękę na te kolano. I zostało zregenerowane i ten człowiek przyjął Jezusa i w ogóle się ucieszył, że to prawda. Że Ewangelia jest prawdziwa. Tak, ona jest prawdziwa, jest praktyczna. Jest realna. Można ją poznać. Można poznać Boga. Bóg jest poznawalny. To nie jest jakaś alternatywa do twojego życia. To nie jest jakaś opcja, którą możesz wybrać. To jest ostateczna rzecz. To jest jedyna rzecz właściwa. Wolą Bożą jest to, żeby ludzie poznali Boga. Żeby ludzie zostali zbawieni. Żeby zostać zbawieni, trzeba uwierzyć w te słowa, o których teraz mówię. Bóg chce, żebyś poznał prawdę. O Bogu i o sobie. Więc dzisiaj uwierz w Jezusa, a zostaniesz zbawiony. Amen.